Jesteśmy w hotelu. Zniszczonym. Ponurym. I chyba nawiedzonym. A w ogóle to kuźwa, jesteśmy w Silent Hill i ja się pytam, jakim cudem i co to za ponure dźwięki się wydobywają. Za drzwiami jakaś kobieta, która nie zniosła odmowy w pomocy. Podobne kibelki widuje czasami podczas zabaw w Urbex. Wszystko pozamykane. A tu nie. Jakiś list. Przymierzamy te ponure korytarze. Przeciskamy się przez jakieś dziury w ścianach. Czekam tylko jakieś paskudne, wredne gówno wyskoczy mi ze zakrętu. Nie wiem, czy mi się wydaje, ale mam wrażenie, że mój bohater ani razu nie zadał sobie samemu w myślach, tudzież na głos, pytania, co on właściwie robi w Silent Hill. Upiorne wózki inwalidzkie. Zawsze na propsie. Paskudne robaki. Deptuj, deptuj je, deptuj je! Karaluchen. Wszystkie zmierzają tam. Co jest? Co jest? Jezus, takie zaskoczenie. O, jak mnie dźgnęła. Boże, ty. O, fakt, to żem był zaskoczony teraz na maksa. A jeszcze mnie ta dziura w ścianie oczywiście musiała zastakować i zgłupiałem już kompletnie. You can't wash it off. Matko, to było srogie. Jeszcze zobaczmy, co jest tutaj. Co nam się kryje po tej stronie korytarza? Bo sądzę, że droga będzie kierować nas mniej więcej właśnie w te obszary, gdzie robaki sobie szły. A więc tutaj. Boże, te wszystkie creepy noise doprowadzą mnie po prostu do biegunki. Czyżbym się pomylił jednak? Nie, nie pomyliłem się. Gra nam daje kolejny mechanizm, który będzie nas wkurzał i irytował prawdopodobnie w sytuacjach krytycznych.
This must be one of the memories that she's looking to reclaim. Okay, okay, okay. Blah, blah, blah. Love always. Jak może mieć na imię Alchemilla? Rodzice chyba zdecydowanie nie kochali. Aha, dobra. Co to oznacza? Tu nie ma żadnego wyjścia. Czy to oznacza, że musimy się wrócić? No to bez sensu. Bo czyżbyśmy się musieli aż wrócić tam na dół? Do Alchemilli? Jest to bez sensu. Bo tu raczej nam się nic nie pootwierało. Była coś jeszcze mowa o pokoju 404, nie? O tym pokoju. Ale do niego... A widzicie, oczywiście skrypty każą nam wrócić, my się skradamy i tu coś... Wpiera mi do głowy. Tak. Jedna z najbardziej groteskowych postaci grozy, jeśli tak mogę powiedzieć. Nie, wcale cię nie widać, Aleksie. Ani troszkę. Ani tyci tyci. Hello! I'm from Norway. Hello! Are you Alex? No, no, it's not me. Kogoś się da nabrać. No nie powiem, żebym się powiem... Nie powiem, żebym wam powiedział, ale... Tak jakoś się dziwnie nieswojo czuję. Wiedząc, że gość gdzieś tam szedł. Raczej nie przewiduję większych szans w starciu z gościem. No ale jeśli będziemy mieli walczyć, no to i tak będziemy walczyć, no bo ta gra jest tak oskryptowana, że to się... w diku nie mieści. Teraz tam czy tam? Może najpierw te bliższe sprawdzimy. Super, no po prostu... Uwielbiam sytuację, kiedy gra mi daje coś do zobaczenia. Po czym atakuje mnie zza pleców i jeszcze ja muszę przeklikać wszystko na spokojnie, żeby dopiero wziąć udział w walce. Trochę to nie halo, ale to już nie pierwszy raz stwierdzam, że jest to dosyć średni port na kompa. Problemy są ze sterowaniem w gruncie rzeczy. Nie wiem, jak to wyglądało na konsoli lata temu. O, Jesus. Znów te dziwne stworzenia. Takie, muszę powiedzieć, dosyć groteskowe. Gość zrobił takich 5
w windzie. Z zimną krwią zareagował na piramidogłowego, a jedno takie stworzenie wyrzucało mu shita z dupska. Wstawaj, coś ci nic nie wychodzą. Oczywiście potek się przyda. Stanowczo wolałem, jak te pokoje się nie otwierały. Wszędzie karaluchy, no nikt nie dba o porządek. Jeszcze te dziwne zakłócenia w radyjku. Naprawdę zaczynam się bać w tej grze, trochę im zajęło jakby wywołanie u mnie uczucia niepokoju. Spodziewałem się, że nastąpi to dużo wcześniej. Goddammit. Pane uniki. Okej, porąbane. Nie wiem, czy tu byliśmy. Trochę zacząłem się gubić w tych korytarzach wszystkich. To jest przeciwległa część korytarza. Czyli teraz możemy spokojnie wracać. No fucking hell! Przyznam, że trochę wyniszczające są te walki z tymi gościami. Szczerze mówiąc, bardzo chętnie bym sobie już poszedł z tego piętra. Jeśli one tak się będą rysowały co chwilę, to nie wróżę sobie zbyt długo życia. Bo albo jestem aż tak wybitnie słaby, albo rzeczywiście czasami dziwnie nie wchodzą te uniki. Świetnie, pistol ammunition, ale moje wrodzone skąpstwo każe nam używać topora jako rzeczy z unlimited, a może się tak wyrażę.
już nieraz mi się zdarzyło, że trzymając właśnie broń pal, na przykład, która jest zdecydowanie podejrzewam, że lepszą, no, jak każda broń dystansowa, nie musimy wchodzić do zwarcia. Nieraz kitrałem w różnych grach takie mega topowe bronie do końca, wiedząc, że będą mi później potrzebne, a finalnie przez całą grę ich nie wykorzystywałem. Może teraz będzie tak samo. Świetnie. Druga pocztówka. To już wiemy, że działy się tu dziwne rzeczy. I co teraz? Teraz znowu mamy wrócić, jak po poprzedniej kartce, i oczekiwać na skrypt. A jeśli tak, to w którym kierunku się udać? Początkowo chyba chcieliśmy jechać na to piąte piętro. To wręcz tu się jakoś nasila. Zakłócenia na tym radyjku. Nie mam pojęcia, czym są te okrągłe otwory na ścianach. Sądzę, żeby chodziło nam o zbiegnięcie na dół nagle, tak ni stąd, ni zowąd. Ale równie dobrze może się okazać, że czyżbyśmy coś przegapili? Nie, to jest tylko to pomieszczenie. Korzystając z okazji, o czym bym tu opowiedzieć? To może wy mi w końcu o czymś opowiecie? Może polecicie mi jakiś horror, którego jeszcze nie widziałem w swoim życiu? Coś, co was wami wstrząchło? No dobra, ale ewidentnie wszystko wskazuje na to, że spróbujemy się wrócić, najwyżej. Jeśli nie, no to się wrócimy do góry, będziemy szukać dalej, także usłyszymy się za chwilencję. No jestem z powrotem, ale powiem wam, że mam ciśnienie podniesione do granic możliwości. Bo nie byłem w stanie znaleźć wyjścia. I czego zazwyczaj nie robię, uderzyłem po solucję. Okazało się, że jest w tej grze glitch w tym miejscu. Jeśli w tym momencie, kiedy odkryjemy tu dziurę, nie zejdziemy, wyjdziemy z tego pomieszczenia i nie daj Boże zasejwujemy, to moi drodzy, możemy się pożegnać ze skończeniem gry, bo to jest glitch, który uniemożliwia zakończenie, bo po prostu opcja zejścia znika. Nie da się jej w żaden sposób uruchomić. Tak więc moje wieloletnie doświadczenie z grami, moje wieloletnie jakby próby uczenie się tego, co gry potrafią, czego nie potrafią, jak bardzo są spieprzone, sprawiły, że miałem tego zapasowego save'a i to w tym momencie, ja wam zawsze powtarzam, przynajmniej dwa save'y, jeśli tylko gra daje możliwość, to jest to konieczność. Bo widzicie, gdyby nie zapasowy save, to tak naprawdę prawdopodobnie byśmy się pożegnali z tą serią.
bo nie ma szans, żebym się bujał z tą grą od początku. No niestety, z tego co wiem, na konsolach ten błąd też występował i nigdy go tak naprawdę nie naprawiono. Bo i po co? Jesteśmy Konami, tak? Pieniążki nam się należą, ale po co dbać o to, żeby było ok. Wiesz, że było wesele, kiedy podejmowałem kolejną próbę chyba 3 razy od początku save'a, ruszałem do przodu i nie mogłem, za każdym razem coś mi stawało na drodze. Nie, łącznie z tą, pamiętacie, tą siostrą, która wyskoczyła mi w takim momencie, gdzie obserwowałem dziurę w ścianie. Na przykład to. Myślałem, moi drodzy, że właśnie będzie powtórka z rozrywki, bo te siostry wpadają w takiego rage'a, że 2 razy mnie szmata zabiła i to wtedy to jeszcze luz, bo to powiedzmy niedaleko jest, nie, niedaleko save'a było, początek gry, aczkolwiek tutaj rozwiązanie jest jedno. Na głupie siostry zużywam pistolet, ale niestety, no moja frustracja jest tak gigantyczna, no. I jeszcze teraz granie jakoś zaczęło, widzicie, jakieś dziwne glitche zaczęły się pojawiać, jakieś lagi, spóźnienia, że autentycznie mam ochotę porzucić tę serię, pieprzyć sentyment. Pieprzyć to, że podszedłem do tej gry z miłością. A na ciebie to może topór użyję. Przynajmniej wcześniej wystarczy. Dawaj, Alex. Co z ciebie za żołnierz? No wzięli się i usrali na mnie. A teraz byłoby to niebotycznie smutno, gdyby coś się stało. Co namiotne? Ale nie tym kluczem. Strange key. Dobrze, moi drodzy. Zapisujemy sobie. Ja mam na dzisiaj dosyć. Odcinek względnie krótki, ale autentycznie mój poziom frustracji osiągnął dzisiaj absolutne, szczytowe granice. I trzymam kciuki za tą grę, żeby chciało mi się do niej jeszcze wrócić, żeby zamknąć serię przynajmniej. Na razie to gra mi się zwiesiła przy sejwie. Myśli długo jak cholera. Niech żyją porty. Na razie Homecoming, moi drodzy, robi wszystko, żebym po prostu zniechęcił się do Silentów jako takich. Najśmieszniejsze jest to, że jak grałem w pierwszego Silenta, to nie miałem takich problemów. No, także trzymajcie się, spokojnej nocki, papa. Pa.